Szanowni Państwo, w tym odcinku pragniemy przedstawić Wam wspaniałego Polaka, którym jest Stanisław Marusarz. Był polskim skoczkiem narciarskim, dwuboistą i alpijczykiem. Czterokrotnym olimpijczykiem, siedmiokrotnym uczestnikiem narciarskich mistrzostw świata. A podczas wojny pracował jako kurier tatrzański, podporucznik Armii Krajowej, trener i promotor sportu. Wicemistrz świata w skokach z 1938 roku w Lahti. Zdobywca Pucharu Tatr w 1948 i 1949. Pięciokrotny rekordzista Polski oraz były dwukrotny rekordzista świata w długości skoku narciarskiego. Kawaler Krzyża Wielkiego, Krzyża Komandowskiego i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Srebrnego Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Miał cztery siostry: Helenę, Bronisławę, Marię i Zofię oraz brata Jana. Helena zajmowała się podobnie jak on narciarstwem, a podczas wojny służyła polskiej partyzantce jako kurierka oraz żołnierz ZWZ, a później AK. Lecz została złapana i rozstrzelana przez Niemców. Jan walczył na zachodzie, a Zofia została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ribbensbrucku. Stanisław w listopadzie 1939 roku poślubił Irenę. Miał z nią syna Piotra, późniejszego trenera francuskich alpijczyków, i dwie córki, Barbarę i Magdalenę. Sam natomiast urodził się i wychował w góralskiej rodzinie, jako syn Heleny i gajowego Jana. Już w wieku 10 lat ujawnia się jego pasja, a mianowicie zaczął skakać na nartach. Za pierwsze wygrane dziecięce zawody otrzymał od organizatorów zakopiańskiego Sokoła rękawice. 3 lata później, w 1927 roku, wziął udział w zawodach juniorów w Zakopanem. Zajął w nich 3. miejsce. I tam też po raz pierwszy rozdawał autografy. W nagrodę otrzymał prawdziwe narty skokowe. Rok później wygrał na niej konkurs juniorów, gdzie dostrzegli go działacze ST PTT Zakopane. Uznali za wielki talent i w 1929 roku zapisali do swojego klubu. Po zawodach na skoczni w Jaworzynce, w których nie startował, postanowił oddać na niej swój pierwszy nieoficjalny skok. Przy wychodzeniu z progu niestety popełnił błąd, co skutkowało upadkiem na głowę i stoczeniem się ze skoku. A jak sam później przyznał, strach zabijał całą emocję skoku. Nad zeskokiem szarpnąłem nerwowo ciałem. Efekt był taki, że wylądowałem na głowę. Mimo nieprawidłowego lądowania, poczuwszy grunt pod głową, doznałem uczucia ulgi. Fikając koziołki, zsunąłem się po zeskoku, w dół. Wykonałem przy tym rozpaczliwe ruchy, starając się zachować prostą linię spadku. Aby znalazłszy się na przechodzącym w poprzek zeskoku mostku, nie stoczyć się do strumyka, co mi się zresztą udało. Zatrzymałem się u podnóża skoczni przy akompaniamencie głośnych drwin kolegów. Stanisław wygrał konkursy skoków w Zakopanem i Wyśle, a następnie zdobył tytuł wicemistrza Polski w skokach. W styczniu 1932 roku wygrał 2 konkursy w Zakopanem, a następnie pojechał na igrzyska do Lake Placid. Po igrzyskach wziął jeszcze udział w wolnoamerykańskich zawodach narciarskich, zwyciężył w kombinacji. Po raz pierwszy w karierze zdobył złoty medal Mistrzostw Polski w skokach, a także w kombinacji klasycznej i w sztafecie 5x10 km. Ustanowił też swój pierwszy rekord krokwi, skacząc 72 metry. Pobił go potem jeszcze 3-krotnie. Próbował też swoich sił w aktorstwie, grając w filmie Biały ślad. W 1933 roku głosami czytelników Przeglądu Sportowego znalazł się w czołówce 10 plebiscytu na najlepszych sportowców Polski. Zajął 9. miejsce. W styczniu 1934 roku Marusarz zwyciężył w zawodach w Poroninie oraz 2-krotnie w Zakopanem. W konkursie na krokwi zajął 2. miejsce, a w plebiscycie PS był 6. Na Mistrzostwach Świata w 1935 roku w Wysokich Tatrach w konkursie skoków uplasował się na 4. lokacie. 15 marca 1936 roku Józef Bran skoczył 101,5 metra jako pierwszy w historii, przekraczając dystans 100 metrów. W zimowych igrzyskach olimpijskich
mogli brać udział tylko amatorzy. Stanisław na igrzyska pojechał przeziębiony z silną gorączką. Lekarz z Wioski Olimpijskiej zaaplikował mu sporą dawkę zastrzyków, odradzając jednocześnie start w olimpiadzie. Narciarz po tygodniu zaczął chodzić, a po kolejnych kilku dniach oddał dwa skoki, oba nieustane. Podczas zawodów po raz pierwszy w życiu wystąpił na oświetlonym w nocy obiekcie. Do Mistrzostw Świata w 1938 roku w Lahti nasz bohater przygotowywał się we Lwowie, gdzie pracował w sklepie sportowym Scott i Pawłowski. Potem w Zakopanem wygrał eliminację do mistrzostw. Był również najlepszy podczas tygodnia sportów zimowych. W styczniu 1939 roku podczas konkursu skoków marusarz uderzył głową w zeskok, łamiąc obojczyk i zrywając przyczep mięśnia barkowego. O swojej kontuzji nikogo nie zawiadomił, ponieważ chciał wziąć udział w Mistrzostwach Świata w Zakopanem. Zdjął z nogi gips i łamiąc otrzymany od chirurga kategoryczny zakaz skakania, wznowił treningi. Dwa tygodnie przed czempionatem wygrał zawody okręgowe w Zakopanem. Jednak po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu wojsk niemieckich do Zakopanego, marusarz wstąpił do ZWZ, pełniąc od października 1939 roku służbę kurierską na trasie Zakopane-Budapeszt. Przeprowadzał ludzi, przenosił materiały konspiracyjne i pieniądze na działalność podziemną. Dwukrotnie został schwytany przez słowacką służbę graniczną Józefa Tysy. Za pierwszym razem w marcu 1940 roku Słowacy na posterunku żandarmerii w Szczyrbskim Plesie odkryli przy nim 100 tysięcy złotych. Nie dali się przekupić i zawiadomili gestapo. Marusarz ogłuszył strażnika, wyskoczył przez okno i uciekł do lasu. Schronił się u znajomego Słowaka, a potem wrócił do Zakopanego. W atmosferze ciągłego napięcia i niemieckiego terroru wraz z żoną zdecydowali się uciec na Węgry, lecz podczas ucieczki zostali złapani na granicznej rzece Hornad, gdzie oddano ich Niemcom i więziono w areszcie w Preszowie, a następnie w Muszynie, gdzie już od jakiegoś czasu znajdowała się także jego siostra Helena. Na przesłuchaniach był bity i oblewany wodą. W Nowym Sączu, po przesłuchaniu w katowni Pales, siedzibie zakopiańskiego gestapo, został wywieziony do więzienia przy ulicy Monteplak w Krakowie. Następnie został przewieziony do Zakopanego, gdzie dalej prowadzono przesłuchanie. Robił to m.in. były niemiecki bokser wagi ciężkiej Paul Nanena. Z Zakopanego został przewieziony do więzienia przy ulicy Monteplak w Krakowie. Jego żona Irena, udając ciążę, po 3 miesiącach została zwolniona z nowosądzkiego więzienia. Marusarz odmówił współpracy z okupantem również wtedy, kiedy później proponowali mu posadę trenera w Bawarii. Przez cały czas pobytu w więzieniu opracowywał plan ucieczki. Podczas przejazdu samochodem ulicami Zakopanego uderzył niemieckiego żołnierza i wyskoczył z auta. Brawurową akcją szybko zakończyła zamknięta brama jednego z podwórek. Marusarza dotkliwie pobito i wrzucono do karcelu. Po kilku tygodniach wraz ze 140 innymi więźniami został skazany na śmierć i przeniesiony do celi śmierci. Po miesiącu przewieziono go do podkrakowskiego fortu w Krzesławicach, miejsce egzekucji więźniów. Wraz z grupą kilkunastu innych ludzi ustawiono go pod podziurawionym od kul murem, po którym spływała krew. Więźniom dano łopaty i zagoniono do kopania rowów. Jak się potem okazało, były one przeznaczone dla więźniów z sąsiedniej celi. Skazani jeszcze intensywniej i dokładniej zaczęli planować ucieczkę z niemieckiego piekła. 2 lipca nogą od taboretu wygięli kraty w oknie celi więzienia Monteplak, znajdującej się na pierwszym piętrze. Pierwszy przez okno przecisnął się współinicjator ucieczki Aleksander Bugajski. Po nim do okna bezgłośnie się przepychając rzucili się pozostali. Marusarz przecisnął się przez kraty jako 6. Przebiegł przez dziedziniec więzienny, mijając leżącego współwięźnia, który po skoku z okna złamał nogę i wspiął się na 4-metrowy mur. Pomogła mu w tym klamka zamkniętej furtki, od której odbił się i złapał drut kolczasty.
Gdy uciekinierzy byli na murze, rozległy się pierwsze strzały, syreny alarmowe i okrzyki SS-manów. Marusarz został postrzelony w udo. Jemu i Bogusławskiemu udało się uciec, ale resztę zbiegów zastrzelono. Następnie idąc przez wypełniony ludźmi targ, a następnie korytem napotkanej rzeki i las Wolski, Stanisław dotarł do Wisły, gdzie spotkał rybaka, który opatrzył go i nakarmił. Po wielu dniach podróży przez Skawinę wrócił do Zakopanego, a potem przedarł się na Węgry, gdzie przebywał do końca wojny z przerwą na jedną kurierską misję w Polsce. Jego ucieczka z krakowskiego więzienia odbiła się szerokim echem oraz wzbudziła podziw w całej okupowanej Polsce, oczywiście ku wściekłości Niemców. W 1998 roku powstał nawet film dokumentalny o tych wydarzeniach, zatytułowany Ucieczka z Monteplac. Pod zmianem nazwiskiem, jako Stanisław Przystalski, trenował węgierskich skoczków i zjazdowców. W styczniu 1944 roku wziął udział w konkursie na skoczni w Borsafjord. Spotkał tam jednego z przedwojennych skoczków, Niemca, który od razu rozpoznał Polaka. Przerażony schwytaniem marusarz, spostrzegłszy Weylera, chciał uciec, lecz ten, podewszy do niego, miał uścisnąć mu dłoń i powiedzieć: witam, nigdy wcześniej pana nie widziałem, ale słyszałem, że świetnie pan skacze. Mam nadzieję na wysoki poziom rywalizacji. Znacząco się przy tym uśmiechając. Pod koniec wojny przebywał w Budapeszcie, który obsadzili Niemcy. Tamtejszy po raz kolejny wpadł i miał zostać rozstrzelany, jednak egzekucję powstrzymała nagła ofensywa wojsk radzieckich. Do rodzinnego miasta powrócił w 1945 roku, gdzie prowadził schronisko turystyczne na Ornaku. W 1946 roku ponownie został międzynarodowym mistrzem Czechosłowacji w skokach. Zdobył złote medale na Mistrzostwach Polski w skokach i w kombinacji. Zaczął mieć problemy jednak z Urzędem Bezpieczeństwa. Przez 2 lata ukrywał się w Karpaczu, pomagając w przekroczaniu granicy osobom prześladowanym, wytyczając trasę zjazdową i 2 skocznie. Jedna z nich, Orlinek, dziś nosi jego imię. Właśnie na niej w 1948 roku wywalczył kolejny złoty medal Mistrzostw Polski w skokach. W 1952 roku wygrał memorał Bronisława Czecha i Heleny i po raz 11 w karierze zawody o skokowe Mistrzostwo Polski. W 1957 roku postanowił zakończyć karierę i został trenerem i wieloletnim kierownikiem zespołu zakopiańskich skoczni. Za czasów jego działalności wybudowano średnią Krokiew oraz całkowicie przebudowano wielką Krokiew, którą przygotowano do Mistrzostw Świata w 1962 roku. Mistrzowski konkurs na Wielki Krokwi w 1962 roku został otwarty skokiem marusarza. W 1966 roku został zaproszony do otwarcia konkursu turnieju 4 skoczni. Postanowił skoczyć na nartach. Miał wtedy już 53 lata, a w zawodach oficjalnych nie startował od 9. Decyzja marusarza wywołała wśród sędziów konsternację. Musiał pożyczyć narty i buty. Skoczył jednak w garniturze i krawacie. Organizatorzy podali przez megafony wiek i życiorys polskiego skoczka. Niemieccy kibice żywiołowo dopingowali Polaka. Niemieckie gazety pisały o fenomenalnym Polaku i niesamowitym człowieku. Stanisław nie ukrywał, że dla niego, na którego Niemcy w czasie wojny wydali wyrok śmierci, to były wyjątkowe chwile. Następnego dnia marusarz otwierał konkurs skoków w Innsbrucku. Swój ostatni skok w życiu oddał w Zakopanem w 1979 roku w wieku 66 lat. Na potrzeby filmu Dziadek Janusza Zielonackiego. Rok później był gościem honorowym na Igrzyskach Zimowych w Lake Placid. Jeszcze w latach 80. w jednym z wywiadów prasowych przyznał, że chciałby jeszcze wrócić na skocznię. Jednak nie było mu to dane.
Zmarł na zawał serca 29 października 1993 roku, wygłaszając przemówienie na pogrzebie Wacława Felczaka, swojego dowódcy z czasów okupacji, na cmentarzu zasłużonych na Pękowym Brzysku w Zakopanem. Około godziny 15, osuwając się na ręce ambasadora Węgier w Polsce, zmarł. Jednak świat o nim nie zapomniał. W styczniu 2014 roku w pawilonie na Wielkiej Krokwi powstała Izba Pamięci Stanisława Marusarza, którą ma stać się część Muzeum Sportów Zimowych. Marusarz jest też patronem wielu szkół, a w 2010 roku prezydent III RP Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W 2020 roku nakładem wydawnictwa Marginesy ukazała się książka Skoczkowie – Przerwany lot, przedstawiająca m.in. losy Stanisława Marusarza. A w 2022 roku powstał film biograficzny pod tytułem Marusarz – Tatrzański Orzeł. Tak wyglądały losy wybitnego Polaka, który przyczynił się nie tylko do rozwoju sportu, ale także uratował tysiące ludzi, przeprawiając ich najpierw przez Tatry, a później przez Karkonosze. Dziękujemy za oglądanie.